Radio Kraków. 26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego. Do tego czasu na antenie Radia Kraków będziemy proponować Państwu dialogi europejskie, czyli pojedynki kandydatów do Europarlamentu, którzy ubiegają się o mandat z okręgu Małopolskiego Święto W studiu już, Szanowni Państwo, jest Mariusz Bartkowicz, nasi dzisiejsi goście. Dzień dobry, witam Panów. Radio Kraków Dzień dobry, Mariusz Bartowicz. Kłaniam się, a dzisiaj z nami są goście. To już trzecia edycja Dialogów Europejskich. Arkadiusz Mularczyk, poseł Ziemi Sądeckiej, reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, numer dziewiąty na liście PiS w okręgu małopolsko świętokrzyskim Kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. A także Andrzej Szajna, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, reprezentant Koalicji Europejskiej, trójka na liście małopolsko świętokrzyskiej Dzień dobry, kłaniam się państwu i panu redaktorowi, i panu posłowi. Panowie, w formule naszego spotkania najpierw będą panowie odpowiadać na dwa pytania redakcyjne, potem będzie czas, kiedy będziecie mogli zadać te pytania sobie nawzajem dwa lub trzy w zależności od tego ile czasu nam wystarczy w tej części prosimy by były to pytania dotyczące spraw europejskich dotyczące naszej roli wizji w Europie no i prosimy też w miarę możliwości chociaż czasu nie odmierzamy by długo i zadawanego pytania była w miarę możliwości do jednej minuty odpowiedzi do dwóch minut tak aby każdy z panów miał te same możliwości wyjątek od tej zasady spraw europejskich dotyczących uczynię w pierwszym pytaniu. Pytaniu redakcyjnym w którym chciałbym zapytać panów o tydzień strajku nauczycieli. Jutro na wniosek związkowców kolejne spotkanie w Centrum Dialog z przedstawicielami rządu. W przyszłym tygodniu po świętach ma rozpocząć się Okrągły Stół w Oświacie. Jak, jakie widzą panowie możliwości rozwiązania tego kryzysu? Kiedy według was strajk się zakończy i z jakim rezultatem? Poseł Arkadiusz Mularczyk. To jest oczywiście ba bardzo poważna sprawa. Yy, uregulowanie problematyki podniesienia po pierwsze wynagrodzeń nauczycieli, ale także efektywności nauczania uczniów w szkołach. Musielibyśmy, żeby za wzrostem wynagrodzeń Również szła efektywność edukacji w szkole. Dobrze się stało, że. że doszło w pewien sposób do porozumienia i mm, umożliwiło to w konsekwencji sprawne przeprowadzenie egzaminów. Myślę, że złym sygnałem była sytuacja, w której no, dochodziło takiego szantażu niemalże, że albo podwyżki, albo nie dojdzie do egzaminów, to granie tutaj dobrym, dobrym dzieci nie, nie było myślę dobrym, e, dobrym sygnałem w kierunku społeczeństwa, czy w kierunku rodziców i dzieci. Po świętach ma być okrągły stół w sprawie problemów oświaty, które nie, nie powstały dzisiaj, nie powstały wczoraj, nawarstwiały na Zawiastają się od lat. Chcę przypomnieć, że rząd Sprawiedliwości zaproponował pewien proces dochodzenia do wyższych wynagrodzeń. On jest w pewien sposób został zaakceptowany przez jeden z związków, przez Solidarność. Mam nadzieję i chciałbym, żeby doszło tutaj do porozumienia, do rozwiązania tej sprawy, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby nauczyciele godnie zarabiali, ale też żeby edukacja w naszym systemie była rzeczywiście efektywna i żeby. Uczniowie po szkole nie musieli iść na kolejne lekcje, kolejne repetycje. To samo pytanie o przyszłość polskiej edukacji, możliwość porozumienia w obliczu trwającego strajku do Andrzeja Szejny. No po pierwsze, przyszłość edukacji to jest przyszłość naszych pokoleń i tego, jak Polska będzie reprezentowana w Unii Europejskiej przez nasze dzieci, wnuki. A to, co Prawo i Sprawiedliwość uczyniło z polską edukacją, no to jest pewna destrukcja. Nie mówię, że poprzednie rządy były jakieś bardzo znakomite, ale to, co dzisiaj się dzieje, to jest robienie na złość. Na złość nauczycielom, na złość dzieciom. Dlatego ja jako wiceprzewodniczący SLD, nie tylko kandydat, zrobię wszystko, aby doprowadzić do postawienia przed Trybunałem Stanu Panią Annę Zalewską, ponieważ ona złamała artykuł 70 konstytucji, który mówi o równym i powszechnym dostępie do edukacji poprzez to, że po pierwsze nauczyciele dzisiaj nie mogą wykonywać swojej pracy w sposób godny i na warunkach godnych, a po drugie, dzieci na przykład w szkołach prywatnych czy w szkołach państwowych nie mają równego, równej szansy przy zdawaniu egzaminów, więc sądzę, że chciałbym, aby ta pani została wykluczona z życia publicznego Polski. A nie uzyskiwała awans do Brukseli jako jedynka z listy Prawa i Sprawiedliwości. Czy ten kryzys da się za, w jakiś sposób rozwiązać? No, oczywiście, należy spełnić postulaty nauczycieli, a nie rozdawać pieniądze na lewo i prawo, a potem mówić, że akurat dla nauczycieli, gdzie najważniejsza jest kwestia interesu Polski na przyszłość. Nie ma. Panie przewodniczący, ja krótki adwocem, wie pan, gdyby, gdybyśmy dzisiaj analizowali to co SLD uczyniło dla Polski wszystkie postkomunistyczne rządy z Leszkiem Millerem, z Belką i tak dalej na czele czy czwarte waszych ministrów musiały być postawione przed trybunałem stanu więc niech pan jakby nie szermuje tutaj tymi ale przypominam sobie pan tymi taki, zwrotami, taki i taką ale nie przypominam sobie ja sobie przypominam wie pan Na wiele wiele, wiele sytuacji z waszymi rządami no, ale gdzie dochodziło do wielkiej korupcji przypomnę A, to mówimy o edukacji przypomnę, teraz przypomnę tylko aferę Rewina, która was zmiotła no, ale Ryln nie z... był nauczycielem przypomnę no. aferę Rewina, która was zmiotła z sceny politycznej więc naprawdę no. niech pan nie szafuje takimi sformułowaniami bo ale pan, ja wiem, co mówię czwarte waszych ministrów powinno ale pomocy, my mówimy dzisiaj o edukacji, nam, jeżeli będziemy panowie, mówić. To ja proponuję potem do adwocem, jeśli będzie sobie życzył, Andrzej Szejna, będzie miał prawo do wypowiedzi Arkadiusza Mulaczyka. Teraz drugie pytanie redakcyjne, tak aby panowie mieli czas na, na własne pytania. Drugie pytanie ściśle już z materią europejską związane, konkretnie dotyczy wspólnej waluty. Jako kraj członkowski Unii jesteśmy zobowiązani do przyjęcia euro, jednak mija 15 lat polskiej obecności w Unii Europejskiej, a żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła. Sprawa zastąpienia złotówki przez euro jest natomiast tematem gorącego politycznego sporu. Zatem kiedy Polska podjąć powinna decyzję o wejściu do strefy euro. Andrzej Scheina. Sprawa wejścia do strefy euro jest dosyć jasna i przesądzona. Przecież do tego zobowiązaliśmy się w traktatach. To nie jest nic nowego, jest to rzecz oczywista. Natomiast trzeba być w takim momencie gospodarczym, politycznym i również bez zawirowań społecznych, który będzie korzystny dla polskiej gospodarki, szczególnie eksportu, przyciągania inwestycji zagranicznych. Rząd PiSu. Absolutnie odrzuca wejście do euro, a więc odrzuca strefę euro, a więc odrzuca kompletnie wywiązanie się z traktatów, które podpisaliśmy, między innymi akcesyjnego dokładnie dzień temu 2003 roku, czyli mieliśmy rocznicę 16, rocznicę 16 kwietnia. I rząd PiSu nie proponuje w zamian nic. A co jest problemem? Problemem jest to, że dzisiaj Unia Europejska łączy się wokół strefy euro. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli na przykład w Polsce doszłoby do kryzysu, a patrząc na rządy Prawa i Sprawiedliwości na pewno taki kryzys będzie wcześniej czy później, mam nadzieję, że mam nadzieję, że, yy, że rządy te nie będą dalej przedłużone, yy, to nie będziemy na przykład mogli w, yy, korzystać z funduszu kryzysowego Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy są narażeni na ryzyko finansowe i ryzyko walutowe. I co najważniejsze jest, Mówi się dzisiaj w Unii Europejskiej o tak zwanym wspólnym budżecie strefy euro, więc ktoś to w ogóle odrzuca? wejście do strefy euro jest po prostu nierozsądne albo nie zna się na ekonomii. To samo no, pytanie o, Polsce, wie, o pan, polską obecność w euro, panie pośle? Myślę, że tu jest oczywista. Kraje, które przyjęły euro, można być wyjątkiem państwa niemieckiego i Holandii, wszystkie kraje na tym tracą i ceny, ceny wzrastają. Niech pan pojedzie na zakupy na Słowację, czy na Litwę, czy zobaczy pan, jakie są ceny na Słowacji, na Litwie, czy w innych krajach sąsiednich, które przyjęły euro, tam ceny wzrosły o 30%. My, my nie przyjęliśmy euro i w związku z powyższym możemy, jak jako suwerenny kraj kształtować naszą politykę monetarną. Chcę też jakby przypomnieć, że według różnego rodzaju analiz czy, czy statystyk krajem, który zarobił na, na euro są przede wszystkim Niemcy i Holandia. Natomiast wszystkie inne kraje, tak jak Włochy, Hiszpania, Portugalia czy Grecja, na euro straciły. Więc euro nie jest panaceum na, na tej bolączki gospodarki. Euro służy najmocniejszym gospodarkom europejskim. Dzisiaj Polska jest również gospodarką rozwiniętą, ale cały czas jednak gonimy te. tego, Kraje Europy Zachodniej i musimy mieć świadomość, że euro służy dzisiaj najbogatszym krajom Europy Zachodniej. Te kraje słabsze, ale tak, takie chociażby jak Hiszpania czy Włochy, straciły na przyjęciu euro. Więc obawiam się, że można budować gospodarkę na wspólnej walucie, jeśli gospodarki wszystkich krajów są na podobnym poziomie. A my dzisiaj wiemy, że gospodarki różnych krajów nie są na różnym poziomie, dlatego jednym krajom euro służy, innym nie. I myślę, jakby patrząc na wskaźnik rozwoju gospodarczego, gdzie Wzrost gospodarki polskiej jest całkiem niezły, duża konsumpcja, znaczne wpływy do budżetu są środki na programy społeczne, programy socjalne. To wszystko, pokazuje, to wszystko pokazuje, że polityka, którą prowadzimy, jest słuszna, bo zarządów SLD czy zarządów platformy, ja przypominam, że zawsze te cięcia, cięcia były w, cięcia w kieszeniach Polaków, a jeżeli w budżecie państwa. Dzisiaj mamy sytuację odwrotną. Przypomnę jeszcze coś, co się wydarzyło, że rząd Państwa Sprawiedliwości obniży wynagrodzenia posłom i senatorom, czego nikt nigdy w historii nie było polskiego parlamentaryzmu. Było wręcz przeciwnie, więc oszcz, potrafimy oszczędzać na sobie, potrafimy prowadzić politykę fiskalną, politykę gospodarczą, co przekłada się na możliwość kreowania programów gospodarczych, społecznych, na których korzystają miliony polskich obywateli i polskich rodzin. I to panowie jest odpowiedź na dwa pytania redakcyjne. Bardzo dziękuję. Teraz czas na te, które będziecie kierować do siebie nawzajem. Jako pierwszego poproszę Arkadiusza Modarczyka o zadanie pytania Andrzeja Wiszajnia. E ja od dłuższego czasu zajmuję się w polskim parlamencie problematyką odszkodowań i reparacji wojennych. Jak, jak wiemy, Polska nigdy nie otrzymała należnych odszkodowań z tytułu II wojny światowej. Również obywatele polscy, którzy żyją jeszcze, a są ofiarami II wojny światowej, często są to osoby kalekie, chore, pytanie, Proszę o pytanie. Czy uważa Pan, że ta sprawa powinna być umiędzynarodowiona i podnoszona również w Parlamencie Europejskim? Co ja mam zamiar robić jako potencjalny poseł do parlamentu? jeśli Jaka będzie wola wyborców? Andrzej na odpowiada. Panie pośle, ja uważam, że każdą kwestię, która dotyczy interesów Polski, Polaków i nawet również tej kwestii dotyczącej odszkodowań, e, należy podnosić, ale jakoś tak mądrze, bo jak widzimy, jak podnieśliście kwestię odszkodowań e, w związku z jeśli chodzi o odszkodowania niemieckie, czy jeśli prowadziliście politykę związaną z Izraelem, czy ze Stanami Zjednoczonymi, na końcu się okazało, że nie macie nie tylko skuteczności, ale klęczycie po prostu i przed Stanami Zjednoczonymi, i przed Izraelem, który... Jak, ale ja jak... pana pytałem o kwestię odszkodowań niemieckich, nie o Izrael. Nie, ale ja panu daję przykład. I teraz, jeżeli pan mówi o odszkodowania niemieckie, wie pan, kiedy, kiedy się chce domagać y, y, odszkodowania, czy, czy, czy chce się Domagać roszczeń, trzeba mieć sojuszników. I cały problem rządu prawa i sprawiedliwości, i będzie miał ten sam problem pan w Parlamencie Europejskim, e, czemu panu oczywiście, e, może jako nielicznemu, e, e, jeśli chodzi, bo pan jest prawnikiem, ja jestem prawnikiem, to lepiej, więcej prawników to tym lepiej. E, życzę, to pan zobaczy. To, co rozrabialiście na arenie międzynarodowej, utrudni panu jakąkolwiek działalność. Zobaczy, będzie pan miał trudność przebicia się zbudowania jakiejkolwiek koalicji. Nie, no jest, nie, nie wiem, czy pan wie, że dzisiaj w parlamencie greckim, dzisiaj właśnie, toczy się debata o reparacjach wojennych, y, które chcą Grecy wysunąć. Ale, ale, ale panie, 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 panie pośle, Więc, wie, pan, wie pan, to nie jest ja, tak, jak pan ja, mówi, ja rozumiem. Ja rozumiem. To sprawa jest jakąś sprawą tylko i wyłącznie polską. Ale, to ale, ale, jest polska, ale, polska, ale Polska polska, podnosi to najmocniej, ale jednocześnie nieskutecznie. pan, myśmy tego na razie nie podnieśli na arenie międzynarodowej, na razie trwają prace przygotowawcze. Ale wie pan, to jest pewna kwestia taka, ja dzisiaj uważam, że w polityce międzynarodowej trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć, na końcu, czy chce się efekt polityczny czy efekt ekonomiczny, konkretny. I teraz na przykład ja bardziej się boję, że wy robicie taką burdę ciągle, rozrabia, rozrabiacie gdzieś na arenie międzynarodowej, a na końcu jak przyjdzie na przykład do negocjacji budżetowych nowego budżetu Unii Europejskiej, który zostanie za chwilę powiązany z zasadą praworządności, to wy nic nie ugracie ani przy tych reparacjach, ani przy budżecie Unii Europejskiej. To Wie mnie martwi. Pan, problem polega na tym, że na szczęście ta kadencja Parlamentu odchodzi już w niebyt. Jest duża szansa na, na, na zupełną zmianę układu sił w, w Europie, stworzenie zupełnie nowy, nowych koalicji. Panie pośle, to może spróbujmy odwrócić teraz rolę i Andrzej Szajna będzie mógł panu zadać pytanie. Proszę bardzo. E, co też jakby dynamika dyskusji pozwolił. Pan Szajna nie do końca odpowiedział na moje pytanie. Kluczył, kluczył, kluczy, kluczy opowiadał. dwa kto nie, 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 nie odpowiedział. To będzie ale, pan ale, wspierał, czy nie będzie ale pan pan ale pan, ale pan, ale pan pan zadał pytanie, które jest powiązane z wieloma sprawami. Co ja mam wspierać, jak ja nie wiem, co mam wspierać? Pan nawet sam nie wie, co pan chce zaproponować przecież. No. Andrzej Szajna pyta Arkadiusza Panowie bardzo. Panie, panie pośle, mam takie pytanie. Jesteśmy krajem, który nie spełnia wymogów dotyczących energii odnawialnej, dotyczących wymogów polityki klimatycznej. Między innymi mistrzem świata, w tym była pani Anna Zalewska, która, można powiedzieć, zaorała energię odnawialną, jeśli chodzi o wiatraki. Nie spełnimy kryteriów, które przyjęła Unia Europejska. Jesteśmy dzisiaj tu w Krakowie gdzie zmagamy się z problemem smogu. Pan prezydent Jacek Majchrowski robi wszystko, a rząd robi nic. Prosimy o pytanie. I pytanie jest takie, czy pan sobie zdaje sprawę z tego problemu? I czy ten problem w jakikolwiek sposób będzie panu bliski w parlamencie europejskim? I czy ten problem w ogóle... Zostanie podniesiony przez rząd sensownie, a nie jak pana przez, przez pana premiera Morawieckiego, który mówił o milionach elektrycznych samochodów, a jest, jest zero. Arkadiusz Młodawczyk. Panie proszę, jakby w przeciwieństwie do pana, no, zajmuje się tym problemem y, i rząd się tym problemem zajmuje, dlatego że to jest jeden z najważniejszych y, problemów dla całej Małopolski, naszego regionu. Problem właśnie smogu. Wiele takich miast jak Kraków, Nowy Sącz, Nowy Targ, wiele, wiele innych y, miast, miasteczek, które są położone w górach, zmagają się z problemem smogu. I rząd uruchomił tu szereg programów programów, których celem jest termomodernizacja domostw, wymiana kotłów, kotłów na kotły gazowe. Miliony złotych idą także na ga 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 gazyfikację. Gazyfikację miejscowości, miast, no bo to jest proces, który będzie trwały. Wymiana termomodernizacja domów, wymiana piecy, to jest proces, który planujemy rozwiązywać w pewnej przestrzeni czasu. No, powstaje pytanie, czy, czy wasz rząd kiedykolwiek ten problem widział, czy, czy rozwiązywał? My go dostrzegamy, widzimy go, że jest to poważny problem, jakby ochrona środowiska, ale to jest również kwestia postawienia na kolej, zmniejszenia ruchu, ruchu na drogach. Więc to jest szereg różnego rodzaju zagadnień. Widzimy ten problem, dostrzegamy na pewno y, również jeżeli takie będą instrumenty y, proceduralne takie będą środki na ochronę środowiska to to powinien być jeden z akcentów ważnych w naszej polityce w Unii Europejskiej. Oprócz oczywiście kwestii połączeń transgranicznych, połączeń drogowych, kolejowych, to również kwestia ochrony środowiska i walki ze smogiem. To jest jeden z kluczowych problemów Małopolski. I teraz bardzo proszę, druga tura pytań. Arkadiusz Mulaczyk pyta Andrzeja Szajna. Bardzo często mówi się, też przedstawiciele lewicy, czy też formacji liberalnych mówią więcej Europy w Europie. My natomiast uważamy, że więcej Europy w Europie to jest dominacja głównych, głównych krajów, to jest protekcjonizm, to jest biurokracja. Jak pan ocenia no właśnie to więcej Europy w Europie, kiedy tworzy się przepisy, które uniemożliwiają polskim firmom transportowym możliwość ekspansji na, na, na zachodzie? Mówię o tym pakiecie mobilności, Przecież to nie kto inny jak CDU, CSU, główne partie rządzące w Niemczech, nie kto inny jak partia pana Macrona doprowadziły do prowadzenia pakietu mobilności. A to jest przecież więcej Europy w Europie. Andrzej Szajno? No, przede wszystkim, panie pośle, ja reprezentuję Sojusz Lewicy Demokratycznej Partii Europejskich Socjalistów i my w tych kwestiach jesteśmy dosyć rzeczywiście zdecydowani. To znaczy, po pierwsze wiele pakietów, mówię o polskich posłach przede wszystkim, dotyczących między innymi dyrektywy usługowej, czy, czy ostatnich rozwiązań dotyczących akta 2, tak nazwijmy to, my byliśmy przeciwko Pewnym rozwiązaniem, które godziło w interes Polski. Więc tutaj powiem panu tak. No, walka kamkanina trwa, ale ja powiem w jakichś kwestiach, na pewno znajdzie pan we mnie sojusznika w Parlamencie Europejskim w tym, w tym zakresie. Natomiast to, co mnie, jak powiedziałem, martwi, to musi pan o tym wiedzieć. Rozwiązania Unii Europejskiej kreują się poprzez pewien konsensus, i to, co jest najważniejsze, to. My musimy mieć po swojej stronie większość, i zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Radzie, i oczywiście Komisja musi być przychylna. I to, co mnie martwi, zawsze o tym mówiłem, że ten rząd zrobił sobie tak straszną opinię, i pan też będzie musiał z tym się zmierzyć w Parlamencie Europejskim, że kiedy będzie pan chciał zawiązać koalicję z za jakimś rozwiązaniem jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, spotka się pan naprawdę z dużymi trudnościami, bo tak narozrabialiście się na arenie międzynarodowej, że, no, krótko mówiąc, nie będziecie czasami traktowani poważnie, ale. Mogę panu zadeklarować tu i teraz, że jak pan zaproponuje dobre rozwiązanie, to ja jako socjalista pana wesprę. Panowie, i ostatnie trzy minuty programu. Teraz Andrzej Szejna, pytarka Kadiusza Marczyka. No i właśnie tak, kontynuując trochę, to, trochę ten, ten wątek, panie pośle. No to jak pan chce negocjować nowy budżet Unii Europejskiej? Jak pan wie, tam będzie około 20 miliardów mniej na Fundusz Spójności, kiedy już podjęto decyzję i się o tym mówi, że przyznawanie środków ma być. Można być połączone z poziomem praworządności czy z praworządnością w konkretnym kraju. No i teraz czy, czy dotarł do, 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 do Pana, do rządu, do polityków Prawa i Sprawiedliwości, że należy coś zrobić, jakiś krok w kierunku Unii Europejskiej, a nie tylko ciągle się kłócić, walczyć przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo za chwilę tego efektem będzie mniej pieniędzy dla Polaków, a już obiecaliście na jedną świnkę, na krówkę z pieniędzy europejskich. No, jak chcecie to ten, ten pieniądze eee, wynegocjować. Problem, problem między nami polega właśnie na tym, że. My nie godzimy się na to, żeby były unie dwie prędkości, bo, bo dzisiaj ktoś, ktoś wymyśla, czyli jakby kraje, które chcą dominować w Unii Europejskiej, mówię tu oczywiście o Niemcach i Francji, które narzucają sobie pewne standardy, które inne kraje, którymi się inne kraje mają, mają podporządkować. No problem polega na tym, że te kraje, gdy mają takie podobne problemy, to jakby to przemyka w ogóle niezauważone. I my się nie, nie godzimy na taką sytuację, gdzie Polacy mają być członkiem Unii Europejskiej, i członkiem drugiej kategorii. I myślę, że dzisiaj w Unii Europejskiej jest bardzo wiele krajów właśnie, które kontestują taką sytuację w Unii Europejskiej. Przecież jest wiele dzisiaj formacji, które krytykują e, obecny establishment Unii Europejskiej, biurokrację i dominację niemiecką. Proszę zwrócić uwagę, co dzieje się w Hiszpanii. Ja się nie co, czuję zdominowanym. Co, co nie dzieje się? Połącznie. Co dzieje się we Włoszech? Co dzieje się w Grecji? Co dzieje się w wielu innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej? Gdzie się bardzo mocno krytykuje się obecny model zarządzania w Unii Europejskiej. My nie godzimy się w taką sytuację, gdy jeden kraj, który sam ma problemy, na przykład mówię tu o Francji, o prezydencie Macronie, który nie radzi sobie z protestami żółtych kamizelek, gdzie ogranicza się wolność w internecie, będzie mówił Polsce, że Polska ma jakieś problemy z praworządnością, w sytuacji, gdy no widzimy, co się dzieje na ulicach francuskich, gdzie widzimy brutalność policji, gdzie brutalnie po prostu atakuje się demonstrantów. Myśmy takiej sytuacji w Polsce nigdy nie mieli. Nie, no jasne, przy, marszach, przy marszach tych nacjonalistów Jeżeli popatrzymy, nie było, nie było żadnych jeżeli żadnych popatrzymy jak, ogóle, jak, jak kobiety traktowała protestujących w Polsce i porównamy z tym, co dzieje się we Francji, to w ogóle są dwa inne światy. Więc nie ma to zgody, żeby czy Macron, czy ktokolwiek inny pouczał Polskę w sprawie, sprawie naszej praworządności. Panie pośle, myśmy wstali z kolan. Wiemy, że elity te postkomunistyczne, elity postkolonialne, które niestety reprezentuje SLD, one zawsze czoło są. Ja, ja Czoło, 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 to pan trochę czoło, czoło, się przestrzelił. W być tym może, momencie. wie pan, no pana koledzy, którzy przez lata rządzili, one zawsze obitnie podchodziły do elit no europejskich. Nie. My chcemy, wie pan, być traktowani na równi. Nie pozwolimy się, żeby obywatele polscy byli obywatelami drugiej kategorii w Unii Europejskiej. Panowie, tu stawiamy kropkę. Tylko po dwa pytania zdążyliście sobie zadać w dzisiejszym wydaniu dialogów europejskich, ale był też czas na, na, na dyskusję bardziej ożywioną, za którą bardzo dziękuję dzisiejszym Również gościom. Dziękuję. Andrzej Szajna, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, trójkanaliście Koalicji europejskiej w Okręgu małopolsko Dziękuję bardzo. a także Arkadiusz Mularczyk, poseł Ziemi Sądeckiej, numer 9 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy. Następne Dialogi Europejskie za tydzień. Mariusz Bartkowicz, kłaniam się. Do usłyszenia.